Przyjdź Duch Święty, aby nasze serca płonęły miłością do ich serc. Przyjdź Duch Święty i uwolnij nas od wszelkiej oziębłości, letniości, od pychy, aby serca nasze były pełne błogosławieństw, pełne owoców Twoich, były godne stać się mieszkaniem Twoim, Boże, w Trójcy Jedynej. Ave Maria, vele sereme, dona lene nul, alleluia, allelele, shalach alecha nul, ariash, ariash. Te dzisiejsze czytania, teksty, liturgii słowa można podsumować, nazwać: Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Jestem Jego owcą, o którą On troszczy się, o którą walczy, którą wyzwolił z mocy zła, za którą umarł, zmartwychwstał. Więc te teksty mówią o postawie Boga wobec nas, że Bóg nie może patrzeć, kiedy widzi moje cierpienie, kiedy wchodzę w jakieś życiowe czy duchowe tarapaty, kiedy gubię się, kiedy błądzę, kiedy jestem poraniony, kiedy jestem osamotniony, to Bóg od razu reaguje. Nie zawsze czuję, że jest przy mnie, chociaż On zawsze jest. Nie zawsze doświadczam tego, tej obfitości, o której mówi ta dzisiejsza liturgia. Nie zawsze widzę Pana, który mnie przeprowadza przez ciemną dolinę. Nie zawsze widzę Pana, który namaszcza mi głowę olejkiem, zostawia stół różnego rodzaju duchowych darów, pokarmów dla mnie. Nie zawsze widzę, że jestem tak naprawdę w Jego sercu. Ale jeżeli mam wolę, aby być z Jezusem, mam pragnienie miłości, miłowania Boga, pełnienia Jego woli, Jego natchnień, Jego słów. Jeżeli mam pragnienie, aby Go we wszystkim naśladować, to na pewno jestem z Nim, a On we mnie, a ja w Nim słuchaj. Więc na pewno ta dzisiejsza nauka jest po to, żebyśmy byli świadomi tego, że nikt nas nie oddzieli od serca Jezusa, od miłości Bożej, która też jest zresztą rozlana w naszych sercach. I Chrystus nas zapewnia, że skoro umarł za nas jako grzeszników i uczynił z nas dzisiaj, teraz swoimi przyjaciółmi, to jak wielka jest Jego miłość do nas. Tak jak wspomniałem na początku tej liturgii, dzisiejsza msza święta w pustelni to jest msza święta przyjaciół Jezusa, przyjaciół Jego serca. Bo jesteśmy naprawdę Jego przyjaciółmi. I chcemy nimi być. Bo znamy naukę Pana i chcemy ją wypełniać. I wypełniamy tak, jak potrafimy. Choć chcemy jeszcze lepiej. Więc mogę sobie dzisiaj powiedzieć, jestem przyjacielem Pana. Czasami Go zawodzę. Niestety czasami odchodzę i zdradzam. Ale jestem, chcę Go miłować ponad wszystko. Tak jak święta Małgorzata Maria Lakor była przyjacielem Pana, święty Klaudiusz, jej spowiednik i wielu innych świętych, którzy są w niebie, dlatego że na ziemi byli przyjaciółmi Pana, choć niektórzy z nich byli wielkimi wrogami, nieprzyjaciółmi, walczyli nawet z Bogiem, prześladowali Kościół, ale potem stali się wielkimi miłośnikami Pana. Dlatego z tymi kilkoma słowami, myślami zostawiam każdego z Was. Niech te słowa w nas owocują. Niech pragnienie bycia z Panem na zawsze jeszcze wzrośnie w nas. Nie wiem, kiedy nas Bóg powoła, abyśmy spotkali Go, zobaczyli Jego piękne serce i serce piękne Maryi, bo te serce są jedno. Ale na pewno to nastąpi i na pewno tego pragniemy. Na pewno Bóg tego pragnie i Maryja.
Cię wynagradzajmy. Zadość czynu i ustanie. Przebłagajmy każdego dnia serce Jezusa i serce Maryi. Pocieszajmy. Starajmy się unikać zła, a czynić jak najwięcej dobra. Być świadkami miłości i miłosierdzia Jezusa po nas, członków wspólnoty albo związanych ze wspólnotą. Bóg do tego powołuje. To jest Jego pragnienie. Nasza misja. Jego wola względem nas. Więc bądźmy tymi świadkami. Miłości, miłosierdzia serca Jezusa i miłości serca Maryi.